Mrozy i spore opady śniegu już zostawiły swój ślad na bełchatowskich ulicach. Myślę, że w całej Polsce klimat, czyli przejścia przez zero, temperatura dodatnia, ujemna, no ta niestabilność pogody. No i szwankuje też konstrukcja samych dróg wykonywana w latach odleglejszych. Nawierzchnia nie jest już szczelna, niestety przepuszcza wodę, ona z chwilą, kiedy zamarznie, zwiększa swoją objętość, asfalt pęka i tak dalej. W niektórych częściach miasta pojawiły się dziury w jezdni. Drogowcy przystąpili już do uzupełniania ubytków. Mamy codzienne objazdy miasta, oczywiście w każdy zakątek miasta nie dotrzemy, ale generalnie pogląd na stan rzeczy i na stan techniczny dróg mamy. Myślę, że porównując zupełnie obiektywnie do miast sąsiadujących z Bełchatowem, Bełchatów nie wypada źle. Tych ubytków punktowych, cząstkowych oczywiście w sezonie zimowym i zaraz po nim troszeczkę będzie. No, zawsze przyjmujemy taką metodę, żeby nie czekać do okresu wiosennego z naprawami, tylko ruszać już teraz i te drobne punktowe naprawy wykonywać, o ile warunki atmosferyczne oczywiście na to pozwalają. I to już się dzieje. Drogowców można było spotkać w ciągu ostatnich kilku dni na ulicy Staszica chociażby, Olsztyńskiej. Trochę już na osiedlu dolnośląskim, tam gdzie takie znaczne, zagrażające bezpieczeństwu wyrwy się pojawiły, one już zostały usunięte albo są dzisiaj usuwane. Wraz z pracami naprawczymi dróg drogowcy kontynuują ich przegląd. Mieszkańcy Bełchatowa, którzy zauważą ubytki w nawierzchni drogi, mogą także to zgłosić. Czy tegoroczna zima była łaskawa dla drogowców? Taką ocenę możemy przedstawić w marcu, w kwietniu, kiedy mróz i warunki zimowe znikną. Staramy się, żeby usuwanie skutków warunków zimowych nie trwało dłużej niż do kwietnia. Natomiast no, reagujemy na wszelkie zgłoszenia mieszkańców, jak i własne spostrzeżenia od razu. Tutaj też apel do mieszkańców, tak jak powiedziałem, nie wszędzie docieramy każdego dnia. Jeżeli ktoś widzi jakąś wyrwę, miejsce niebezpieczne, przez całą dobę 986 do Straży Miejskiej i ten telefon jest, funkcjonuje, można dzwonić i zgłaszać. Dziury w jezdni to utrapienie dla kierowców. W poprzednich latach do urzędu wpływały wnioski o odszkodowanie za uszkodzone auto. Trzeba pamiętać o tym, że odszkodowanie można zgłosić też z opóźnieniem po jakimś czasie i zdarzają się sytuacje, gdzie po dwóch, po trzech latach ktoś wystąpił z wnioskiem o odszkodowanie. Jeżeli chodzi o takie bieżące, świeże, żadnych wniosków na tą chwilę nie ma. A jaki będzie koszt taki szacunkowy tych napraw? Mamy taką jedną kompleksową umowę podpisaną na początku tego tygodnia na bieżące utrzymanie dróg. To są wszelkie usługi remontowe na drogach zarówno asfaltowych, jak i tych gruntowych, czyli tak zwane popularne łatanie dziur lub też równanie dróg gruntowych. Na tą chwilę mamy 1 100 000 zł do końca roku, ale z zastrzeżeniem, że tą umowę możemy jeszcze zwiększyć finansowo. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy szukali pieniędzy, żeby ją rozszerzyć. Koniec kalendarzowej zimy wypada 21 marca.